Przykro mi, Kiara, to nie jest zadanie dla małego jednorożca. Nie zapomniałeś o czymś przypadkiem, wasza wysokość? A, racja. Fadl, gdzie ustnik słonecznego fletu? O, i teraz właśnie przyda się mój systematycznie skrupulatny, awaryjny system odnajdywania pilnie potrzebnych rzeczy. Rzucę tylko okiem na listę. Części fletów są w koszu z napisem flety i części. To znaczy, że miałem opisywać te kosze? Nie wytrzymam! Czy to się dzieje naprawdę? Gdzie on go wrzucił? Ustnik musi być gdzieś tutaj. Zinwentaryzowaliśmy wszystko. Moment, wpisywałem jakiś ustnik na listę? Inwentaryzacja nie jest jeszcze skończona. O, szaleję! Kiara? O co jej może chodzić? Jest ustnik! Mirliton! Chodziło o gwizdek? To trzeba było tak od razu. Brawo, Kiara! Chodźmy, Mo! Słońce zaraz zajdzie. Dobra. Błękitny na nas liczy. Musimy znaleźć to jajo. Tak, tylko jak mamy odróżnić zwykły kamień od pokrytego kurzem jaja? Masz rację. Smoki dobrze ukrywają jaja. Są w tym lepsze niż wielkanocny zajączek. Nic mi nie jest. Naprawdę? Gdzie? Jajo! Onczo! Znalazłeś je! Teraz, Mo! Zagraj na flecie! Gdzie jednorożec słońca? Czemu go nie ma? Spóźniliśmy się. Nie da się go przywołać po zapadnięciu zmroku. To by było po prostu nielogiczne. To znaczy, że przegraliśmy. Trzeba się zastanowić, jakie mamy możliwości. Tak twierdzi Fadl. No to podsumujmy. Po pierwsze, słońce zaszło. Po drugie, słońce zaszło.